Cześć wszystkim. Z tej strony Gosia z podcastu Znamiona Zbrodni. Dzisiaj przychodzę do Was z dość świeżą sprawą, ponieważ tragedia wydarzyła się w 2020 roku, jednak finał miał miejsce kilkanaście dni temu. Ta zbrodnia jest naprawdę makabryczna. Jednym z jej elementów jest rozczłonkowanie zwłok. Chciałam to zaznaczyć na wstępie, bo wiem, że niektórzy mogą nie chcieć słuchać tak okrutnych opowieści. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nas ma trochę inną wrażliwość i inaczej reaguje na brutalne sprawy. Jednak ta historia jest mi bliska, ponieważ ofiarą jest dziewczyna, która tak naprawdę była moją rówieśniczką. Dlatego też zapraszam Was do wysłuchania tej sprawy. Rok 2020 kojarzy nam się chyba przede wszystkim z pandemią, ograniczeniami, maseczkami czy spędzaniem czasu w domu. Był to dla każdego z nas trudny okres. I nie chodzi mi tutaj tylko o chorobę, ale też o odnalezienie się w nowej, nieznanej nam rzeczywistości. Jednak to nie oznacza, że w czasie izolacji zbrodnie nie były popełniane. I to właśnie o wydarzeniach z początku pandemii, a dokładnie z marca 2020 roku, chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Cała tragedia rozegrała się w województwie pomorskim, a dokładnie w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Nowy Dwór Gdański jest to niewielkie miasto na północy Polski, liczące niecałe 10 tysięcy mieszkańców. Miejscowość położona jest na obszarze Żuław Wiślanych, a do stolicy województwa, czyli do Gdańska, jest stąd około 40 km. To właśnie tam, do swojego byłego chłopaka, wiosną 2020 roku przyjechała Paulina Pianka. Dziewczyna miała 23 lata. Pochodziła z rodziny rolniczej, która mieszkała w niewielkiej wsi niedaleko Łomży. Jednak Paulina od zawsze marzyła o przeprowadzce do większego miasta. Dlatego też postanowiła na wyjazd do stolicy. Na początku 2020 roku zamieszkała wraz z koleżanką w mieszkaniu na warszawskiej Białołęce. Tam też znalazła pracę i starała się ułożyć swoje życie. Niestety jej przygoda nie trwała zbyt długo. 7 marca pokłóciła się ze swoją współlokatorką. Postanowiła spakować najpotrzebniejsze rzeczy i zdecydowała się pojechać do swojego wówczas już byłego chłopaka, Patryka. Para poznała się przez internet kilka lat wcześniej. Pomimo odległości utrzymywali stały kontakt. Kiedy Paulina mieszkała jeszcze z rodzicami, Patryk odwiedzał ją tam. Według mamy dziewczyny chłopak wydawał się zwyczajną osobą. Spędzali wspólnie czas, chodząc na spacery i nad rzekę. Razem pomagali w przydomowym ogrodzie. Patrząc na nich z boku, można było powiedzieć, że są ze sobą szczęśliwi. Nikt nie podejrzewał, że między tą dwójką może dziać się coś złego. W materiale interwencji, link zostawiam Wam w opisie, dziennikarka Edyta Kozakiewicz z portalu Żuławy TV opisuje Patryka jako chłopaka wycofanego, który nie posiadał dużego grona znajomych. Był raczej typem samotnika. Co się wydarzyło, że para się rozstała? Według świadków Patryk starał się kontrolować Paulinę nawet na odległość. Mama dziewczyny wspomina, że musiał on wiedzieć wszystko. Znał każdy szczegół życia codziennego Pauliny. Pytał o to, co jadła na obiad, jak jest ubrana oraz co i z kim aktualnie robi. Paulina zdawała sobie dobrze sprawę z tego, że takie zachowanie nie jest zdrowe dla związku. Dlatego też w 2019 roku dziewczyna postanowiła zerwać ze swoim chłopakiem. Nie była w stanie zaakceptować tego, jak wygląda ich relacja. Miała nadzieję, że rozstając się z Patrykiem, zakończy tą trudną i toksyczną relację. Tak się niestety nie stało.
Chłopak w dalszym ciągu próbował walczyć o ukochaną. Starał się jej pokazać, że zmienił swoje zachowanie, aby ta ponownie mu zaufała. Wierzył, że kiedyś znów będą razem. Paulina była jednak nieugięta. W Warszawie chciała rozpocząć wszystko na nowo. Nawet udało jej się kogoś poznać, tylko niestety ten mężczyzna także ją zawiódł. Możliwe, że to właśnie to rozczarowanie spowodowało, że Paulina po kłótni z koleżanką zdecydowała się wyjechać do Nowego Dworu Gdańskiego, do Patryka, do którego wciąż miała jakiś sentyment. Nie znalazłam niestety informacji, czy para do siebie wróciła, czy też pozostawała na stopie koleżeńskiej. 8 marca rodzina oraz przyjaciółka miały ostatni kontakt z dziewczyną. Tego dnia ślad po 23-latce zaginął. Ostatnią wiadomość, jaką jej mama otrzymała z jej numeru telefonu, był SMS o treści. Tutaj cytuję. Mieszkanie mamy na teraz. Chcę trochę czasu dla siebie i na własne życie, żeby spróbować żyć sama. Byłabym wdzięczna za jakieś 2 miesiące bez kontaktu. Ta wiadomość wydała się rodzinie bardzo dziwna. Nie wierzyli, że ich córka mogłaby tak bez podstaw urwać z nimi kontakt na jakiś czas. Mieli ze sobą dobrą relację i nic nie zapowiadało, że Paulina zdecydowałaby się na odcięcie od bliskich. Podejrzewali, że SMS ten został napisany przez kogoś innego, dlatego próbowali się z córką skontaktować. To jednak się nie udało. Gdy zauważyli, że telefon Pauliny jest wyłączony, a jej profile w mediach społecznościowych zniknęły, jeszcze bardziej się zmartwili. Po jakimś czasie postanowili zgłosić na policję zaginięcie dziewczyny. Funkcjonariusze od samego początku mieli swoje teorie i cały czas starali się zebrać potrzebne dowody. Szukali świadków, którzy tego dnia widzieli Paulinę i mogli wnieść coś istotnego do śledztwa. Rodzice z dużym zaangażowaniem nagłośnili sprawę w mediach. O zaginięciu 23-latki można było usłyszeć zarówno w mediach tradycyjnych, jak i tych internetowych. Głównym podejrzanym w oczach policji oraz rodziny od samego początku był Patryk D. Wcześniej zapomniałam wspomnieć, że Paulina była od niego starsza o 3 lata. Możliwe, że przez to, że chłopak nie miał jeszcze doświadczenia w związkach, był w stosunku do swojej dziewczyny zazdrosny i zaborczy. Oczywiście tutaj nie chcę nikogo usprawiedliwiać. Ciągła kontrola to bardzo toksyczne zachowanie i nie można tego tolerować. Niemniej jednak obydwoje byli młodymi osobami, którzy dopiero wchodzili w swoje dorosłe życie i się go uczyli. Policja 3-krotnie próbowała przesłuchać Patryka. Ten za każdym razem mówił, że widział się z Pauliną, spędzili ze sobą jakiś czas, lecz rozstali się, a ta wyjechała i nie wie, gdzie przebywa. Takie tłumaczenie nie przekonało śledczych i w dalszym ciągu drążyli temat. 30 kwietnia, czyli ponad 1,5 miesiąca od wyjazdu Pauliny z Warszawy, w sprawie nastąpił przełom. Niestety finał poszukiwań okazał się bardzo tragiczny. Policja tego dnia odnalazła rozczłonkowane ciało. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że fragmenty ciała były bardzo okaleczone i rozrzucone w promieniu 1 kilometra od siebie. Muszę tutaj zaznaczyć, że nie od razu udało się śledczym odkryć wszystkie części, bowiem znajdowały się w kilku miejscach zakopane w ziemi. Dopiero podczas przesłuchania Patryk, który w końcu przyznał się do zabójstwa, wskazał mi śledczym miejsca, gdzie zakopał szczątki dziewczyny. Z jego zeznań można było wywnioskować, że wracał on kilkukrotnie na miejsce zbrodni oraz że niektóre fragmenty przenosił z miejsca na miejsce. Rodzinie nie pozwolono na identyfikację zwłok, ponieważ ciało było zmasakrowane. Chciano im zaoszczędzić jeszcze większego cierpienia. Dlatego też zdecydowano się na przeprowadzenie badań DNA, które miały jednoznacznie stwierdzić, czy ujawnione zwłoki to zwłoki 23-latki. Tak jak wszyscy przeczuwali, wyniki potwierdziły najgorsze. Poćwiartowane ciało to zaginiona w marcu Paulina Pianka.
Podczas sekcji zwłok biegli ustalili, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, a do rozkawałkowania zwłok doszło dopiero po śmierci. Zeznania Patryka potwierdziły ustalenia biegłych. Początkowo został on aresztowany na 3 miesiące i usłyszał zarzut zabójstwa. W trakcie przesłuchania swoje czyny tłumaczył chęcią pomocy Paulinie w samobójstwie, ponieważ według niego ta już wcześniej chciała to zrobić. Zapytany, dlaczego dziewczyna miała mieć myśli samobójcze, odpowiedział, że przerastało ją dorosłe życie i nie radziła sobie z nim. Prokuratura nie znalazła na takie wytłumaczenie jakiegokolwiek dowodu. Dodatkowo, według śledczych, możliwym motywem mógł być motyw emocjonalny. Jego zazdrość oraz niepogodzenie się z odejściem mogło eskalować do takiego stopnia, że wybuchł i zabił Paulinę. Patryk został przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy mieli ocenić jego poczytalność w momencie popełniania zbrodni. Specjaliści orzekli, że oskarżony w chwili zarzucanego mu czynu nie miał zniesionej ani też ograniczonej poczytalności. W źródłach znalazłam jeszcze kilka informacji na temat Patryka i jego zainteresowań. Nie były to typowe pasje, które ma większość osób. Według mamy Pauliny, chłopak chciał wstąpić do jakiegoś bractwa rycerskiego, a na spacerach ze swoją dziewczyną brał żabę do rąk i rozcinał ją. Robił to bez żadnych emocji. Fascynowała go przemoc i kanibalizm. Za wzór stawiał sobie makabryczne postacie, takie jak Hannibal Lecter czy Joker. Na jego profilu na Pinterestie, czyli stronie, na której ludzie mogą dzielić się różnymi materiałami wizualnymi, takimi jak zdjęcia czy krótkie filmiki, można było odnaleźć treści związane z okultyzmem, a nawet z kanibalizmem. Tak jak wcześniej wspomniałam, Patryk D. od maja 2020 roku przebywał w areszcie, początkowo na 3 miesiące. Na przełomie lipca i sierpnia prokuratura podała, że śledztwo w tej sprawie zostało na razie przedłużone do 30 października. Następnie przesunięto ten termin do stycznia 2021 roku, co było spowodowane tym, że cały czas zbierano dowody. Czekano także na różne opinie powołanych w śledztwie specjalistów oraz informacje z Facebooka dotyczące wiadomości wysyłanych sobie przez byłą parę. Ostatecznie proces ruszył jesienią 2021 roku, czyli 1,5 roku po dokonaniu morderstwa, a jego przebieg został utajniony ze względu na makabryczność zbrodni. Za popełniony czyn oskarżonemu groziła kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat. Prokuratura domagała się skazania oskarżonego na dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak 12 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował się zastosować karę 25 lat pozbawienia wolności, z czego zaliczone zostały Patrykowi 2 lata, które spędził w areszcie, oczekując na wyrok. Odsiadkę miał on odbyć w warunkach umożliwiających terapię. Dodatkowo Patryk miał zapłacić rodzinie Pauliny 200 tysięcy złotych odszkodowania. Uzasadnienie wyroku również nie zostało podane do mediów, ze względu na fakt, że zawierało informacje o życiu rodzinnym i intymnym pokrzywdzonej. W źródłach znalazłam informację podaną przez prokurator z prokuratury okręgowej w Gdańsku, że sąd nie przychylił się do wniosku oskarżyciela o wymierzenie kary dożywocia, ponieważ uznał okoliczności łagodzące, którym był m.in. młody wiek oskarżonego. Zarówno prokuratura, jak i obrońca zdecydowali się złożyć apelację od wyroku. Prokuratura w dalszym ciągu wnosiła o dożywocie. Natomiast adwokat Patryka uważał, że kara wymierzona przez sąd pierwszej instancji była karą nieadekwatną, rażąco wygórowaną. Mecenas zdawał sobie sprawę z tego, że mniejszy wyrok mógłby budzić pewnego rodzaju kontrowersje z punktu widzenia opinii publicznej. Niemniej jednak tak wyglądał wniosek obrony. Sąd apelacyjny w Gdańsku
8 listopada 2022 roku zdecydował się podwyższyć karę wydaną przez Sąd Okręgowy z 25 lat pozbawienia wolności na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. W trakcie przebywania w więzieniu oskarżony ma się poddać terapii psychologicznej. Przewodnicząca składu sędziowskiego aż 40 minut odczytywała wyrok i jego uzasadnienia. W przeciwieństwie do procesu, który toczył się w sądzie pierwszej instancji, dziennikarze mogli być obecni podczas wygłaszania uzasadnienia. Sąd nie uwzględnił apelacji złożonej przez adwokata Patryka, tłumacząc to tym, iż oskarżony pomimo, że w momencie popełniania morderstwa był osobą młodocianą, opierał się na dowodach zebranych przez śledczych. Przeanalizowane były relacje pomiędzy chłopakiem a ofiarą, zarówno te, jak byli jeszcze parą, jak te już po rozstaniu. Sąd odwołał się także do pamiętników Pauliny, w których jasno pisała, że jest bardzo zmęczona emocjonalnie związkiem oraz pomimo tego, że Patryk jest dla niej ważny, to boi się go ze względu na jego zainteresowania przemocą i zabójstwami. Niemniej jednak dziewczyna nie wierzyła w to, że jest on w stanie jej coś zrobić. Dodatkowo w apelacji odrzucono pomoc w popełnieniu samobójstwa, a także zaznaczono, że oskarżony chciał się zemścić za odrzucenia. Sąd w podwyższeniu kary wziął też pod uwagę to, że oskarżony rozczłonkował zwłoki, aby zatrzeć ślady zabójstwa i rozpoznanie ofiary. Nie uznał też pomocy w odnalezieniu wszystkich fragmentów ciała jako współpracy z policją. Patryk wysłuchał uzasadnienia bez okazywania jakichkolwiek emocji. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. I na tym chcę zakończyć dzisiejszą sprawę. Szczerze, nie za bardzo wiem, co chciałabym Wam powiedzieć w podsumowaniu. Cała ta zbrodnia jest bardzo, ale to bardzo brutalna. Zapoznając się ze źródłami, czułam taki ścisk w brzuchu. I mimo tego, że naprawdę wiele tragedii już słyszałam, to ta jest dla mnie bardzo poruszająca. Może właśnie dlatego, że Paulina była moją rówieśniczką i tak jak ja chciała zmienić swoje życie i być po prostu szczęśliwa. Bo przecież każdy z nas zasługuje na szczęście. Tym bardziej, kiedy postanawia odejść z nie do końca zdrowej relacji i zacząć wszystko od nowa. W tej całej tragedii nie wyobrażam sobie bólu rodziny, która nie dość, że straciła swoją najbliższą, to jeszcze dowiedziała się, jak została ona potraktowana po śmierci. W źródłach znalazłam informację, że głowę Pauliny szukano dość długo, a wszystkie fragmenty ciała były bardzo okaleczone. Jest to dla mnie przerażające. Ciężko mi o tej historii powiedzieć coś pozytywnego. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że całe postępowanie trwało stosunkowo niedługo, znając nasze polskie sądy, a sprawiedliwość została dość szybko wymierzona. Dziękuję wszystkim Wam za przesłuchanie tego odcinka i za to, że jesteście. Do usłyszenia niebawem. Cześć!